W Centrum Edukacji Obywatelskiej wspieramy edukację kulturalną w szkołach, ale nie mamy na to wsparcie monopolu, dlatego chcemy poznać przepis na edukację kulturalną od nauczycieli i nauczycielek, którzy robią to najlepiej. Dlatego chciałabym dzisiaj porozmawiać z Aleksandrą Drzazgą z Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia księdza Józefa Szafranka w Bytomiu, gdzie razem z Katarzyną Michalską założyły klasy aktywności twórczej. Dlaczego założyłyście klasy aktywności twórczej i jaki jest ich cel? Klasy powstały w 2005 roku ze spotkania dwóch nauczycielek, czyli mnie i Kasi, którym chciało się w szkole zrobić coś więcej, które od zawsze próbowały włączać sztukę i działania z zakresu edukacji kulturowej do w obręb swoich przedmiotów, czy Kasia w obręb języka polskiego, a języka francuskiego. Ale myślę, że też powstały z takiego przeświadczenia i wiary w mądrość, postrzeganie świata młodego człowieka i też z chęci oddania też pola do działania młodzieży. Mhm. Stawiamy taki bardzo holistyczny rozwój człowieka. W związku z tym, że ten etap gimnazjalny jest taki bardzo dynamiczny, to też nie chciałyśmy się zamykać tylko w jednym obszarze działania. I od razu też poczułyśmy, że nie może być to klasa na przykład tylko teatralna albo tylko filmowa, tylko zdecydowaliśmy się właśnie na klasę aktywności twórczej, czyli taki twór, który daje im możliwość dotknięcia różnych dziedzin sztuki i różnych dziedzin życia społecznego. Ale artystów jako takich nie chcecie kształcić w Kacie? Nie, nie. Właśnie mam takie założenie, to też jakby zawsze staramy się powtarzać rodzicom na spotkaniu i też samym uczniom, że to nie jest klasa, która ma kształcić artystów, więc to nie jest klasa teatralna, ale klasa, która wykształci aktorów, plastyków, muzyków, tylko to jest klasa, która ma kształcić ludzi twórczych, otwartych na otaczającą ich rzeczywistość, gotowych do podjęcia wyzwań, do podjęcia w ogóle aktywności w środowisku lokalnym, ludzi, którzy chcą dostrzec w ogóle potencjał rzeczywistości, który ich otacza, też takich ludzi, którzy będą świadomymi i refleksyjnymi odbiorcami działań kulturalnych. Dodam jeszcze, że to, co jest dla nas ważne, to to, żeby w Katach działa się systematyczna, regularna praca z zakresu edukacji kulturowej, czyli nie tylko kulturalnej, czyli nie tej receptywnej tylko i wyłącznie, ale rzeczywiście, żeby te dzieciaki miały poczucie sprawstwa, to, że mogą tworzyć i współtworzyć mapę kulturalną swojego miasta, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Teraz już po tych 10 z hakiem latach mamy też takie ogromne przeświadczenie i pewność, że sztuka jest niezwykle ciekawym i atrakcyjnym dla młodzieży narzędziem, żeby kształcić też inne kompetencje, czyli nie tylko kompetencje odbiorcy kultury, ale też kompetencje społeczne i obywatelskie. Czyli ta wasza filozofia, wasza metodyka odbywa się na zajęciach, które nazywacie WDT. Tak. Jak one się odnajdują w całym takim systemie szkolnym? Klasy aktywności powstały jako innowacja pedagogiczna. W związku z tym, że powstały takie ogólne założenia i cele, które zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski, a wtedy też poczułyśmy, że jest potrzeba powołania jakby nowego przedmiotu do realizacji tych celów. Wychowanie do twórczości humanistyczne, które prowadzi Kasia Michalska i wychowanie do twórczości teatr, które ja prowadzę. I też tak jak w obrębie całej klasy, my nie zamykamy się wokół tylko jednej dziedziny, tak w obrębie WDT każda z nas nie zamyka się tylko wokół jednej dziedziny. Czyli to, że Kasi WDT nazywa się humanistyczne, nie znaczy, że oni tylko pracują nad literaturą. Dokładnie. Każda z nas ma 2 godziny w tygodniu, czyli w sumie każda klasa, bo klas jest 3, klasa pierwsza, druga i trzecia, każda klasa na poziomie ma 4 godziny dodatkowe przedmiotu, które nazywa się wychowanie do twórczości. Uczniowie biorą udział w projektach, które proponowane są przez instytucje kultury w naszym mieście. Nasi absolwenci zorganizowali
bytomski festiwal filmowy ogólnopolski, który współtworzą i na który też zapraszają naszą młodzież w ramach odbiorców. Czyli klasa, gdzie narzędzia sztuki są pretekstem do tego, by osiągnąć wyższy cel społeczny, jest też tak naprawdę tylko punktem wyjścia do tego, co dzieje się wokół, do tego, do czego zapraszacie młodzież, również w działaniach pozaszkolnych, prawda? Oczywiście. Sam program też jest tak skonstruowany wokół tych przedmiotów, że ma on bardzo taką dynamiczną strukturę, bo oprócz tego, co jest zaplanowane, jest taki duży margines na to, co dzieje się aktualnie w kulturze. Nie wyobrażamy sobie, żeby jakby pracować w oderwaniu od rzeczywistości pozaszkolnej. On musi wiedzieć, że to jest aktualne. Tak, on musi w ogóle wiedzieć, że są takie instytucje w mieście i w regionie, że one mają taką, a nie inną ofertę. W jakimś sensie też wydaje nam się, że tworzymy pewnego rodzaju portfolio uczestnika życia kulturalnego. Wydaje nam się, że sztuka jest i chęć uczestnictwa w kulturze jest czymś takim, co jest niezmiernie ważne jako taki kapitał na przyszłość. Z kim jeszcze współpracujecie? Z Bytomskim Centrum Kultury, z Muzeum Górnośląskim, z Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, ale też jakby ruszamy poza Bytom. Bardzo nam zależy na tym, żeby oni widzieli potencjał w tej otaczającej rzeczywistości, żeby nie myśleli, żeby doświadczyć czegoś wielkiego, czegoś poruszającego, czegoś otwierającego i rozwijającego ich jako ludzi, oni muszą przebyć jakieś kilometry. Czyli osadzacie też ich w tej lokalności bardzo, i doceniacie to, co się tutaj dzieje. Bardzo chętnie też chcą współtworzyć coś, co uważają za wartościowe. Nie mam funkcjonowania instytucji kulturalnej bez publiczności. Teraz bardzo dużo się mówi o tym audience development, rozwoju publiczności, inwestowaniu w widza. Myślę sobie, że młodzież to jest taka grupa, w którą warto inwestować w kontekście tego, żeby oni w przyszłości stanowili właśnie tę grupę odbiorców, którzy po prostu w tej kulturze będą uczestniczyć. Jeśli ta kultura ma być żywa, jeśli ona ma w ogóle być i funkcjonować, to ona musi być robiona dla kogoś. Żeby kultura była i się działa, to są potrzebne instytucje, ale są potrzebni też oni jako odbiorcy. Kolejną taką rzeczą, która jest dla mnie odkryciem, to jest odkrycie pedagogiki teatru. Myślę sobie, że to jest niezmiernie ważne i cenne wydarzenie, jak człowiek odnajdzie pewnego rodzaju drogowskaz w swojej pracy jakby edukatora czy nauczycielskiej, bo to mu daje taką pewność, że to, co robi, ma jakąś podbudowę, nie wiem, naukową, merytoryczną. I że inni to robią. I że inni to robią, i że nas jest więcej. No, was też jest dwie. Tak. Ty i Kasia Michalska. Czy to, że działacie we dwójkę, rzeczywiście umożliwia pełny wymiar tego działania? No, zdecydowanie. Jakby to wyznacza w ogóle jakość tego działania. Ten proces treningu kompetencji jakichś twórczych, obywatelskich, społecznych, który się odbywa, on się odbywa jakby w obrębie tych dwóch przedmiotów i to między sobą przepływa. Oni też widzą powiązania i jakby mieszają umiejętności, kompetencje z tych dwóch przedmiotów i jakby te jakości też bardzo dobrze widać w CAD projekcie. Pod koniec klasy trzeciej pokazuje działanie, które podsumowuje ich doświadczenie przez te 3 lata. Na ile robią to sami, na ile wy jesteście jakimiś animatorkami tego CAD projektu? Znaczy, CAD projekt jest działaniem w 100% jakby zrealizowanym przez nich. Od momentu podjęcia decyzji o temacie, o wyborze formy, od podziału na grupy, wyboru lidera, poprowadzenia, nie wiem, narracji w taki czy inny sposób, zdecydowanie gdzie, który element się znajduje. Wszystkie te elementy wszystko to są decyzje twórcze, które wynikają ze twórczych sporów i dyskusji młodzieży. Realizujemy projekt już drugi rok z rzędu z Teatrem Rosberg, który daje możliwość naszym uczniom uczestniczenia w warsztatach z zakresu tańca współczesnego i realizacji premiery tańca współczesnego. Przy okazji jest to też wspieranie rozwoju i działalności absolwenta PWS Taniec, który mamy w Bytomiu, Piotrka Mateusza Wacha. Olu, twój przepis na edukację kulturalną w 3 słowach. Pasja,
to jest jedna rzecz. Druga, współpraca z innym nauczycielem, bo to jest nieoceniony zysk. Otwarcie się na współpracę z instytucjami, ciągłe rozwijanie się, kompetencje i zachwyt nad rzeczywistością i też nad uczniami, nad ich potencjałem, nad mądrością i nad tym, co udaje nam się wypracować. Takich wyzwań, nie? Tak. Właśnie, chyba wszystkim należy życzyć. Tak. Bardzo Ci dziękuję, Olu. Dziękuję, Maju. Dziękuję.